Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem geometria analityczna, część druga. Powiedziałam na poprzednim spotkaniu, jeżeli chcesz zdać bardzo dobrze maturę rozszerzoną z matematyki, musisz zwrócić uwagę na ten dział, jakim jest geometria analityczna. Dlatego zachęcam do analizy tych przykładów, które przygotowałam na tą naszą lekcję. Zapraszam! Zadanie numer 1 to jest zadanie z arkusza maturalnego maj 2018 rok, zadanie 14 za 6 punktów. Punkt A ma współrzędne 7 minus 1, jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC równa się BC. Obie współrzędne wierzchołka C są liczbami ujemnymi. Okrąg wpisany w trójkąt ABC ma równanie x kwadrat plus y kwadrat równa się 10. Oblicz współrzędne wierzchołków B i C tego trójkąta. Czyli zapisałam tutaj na tablicy wszystko, co jest dane w tym zadaniu. Bardzo ważna informacja jest taka, że jest to trójkąt równoramienny, czyli AC równa się BC. Zaznaczyłam to dwoma kreseczkami. AC równa się BC. No i chciałam ten okrąg jednak narysować wpisany. Co ja z tego równania okręgu mogę wywnioskować? Że środek tego okręgu ma współrzędne 0, 0, bo to podrównanie okręgu już na wygląd podchodzi, prawda? A promień to jest pierwiastek z 10. Na pewno w pewnym momencie nam będzie to potrzebne. No to teraz przejdźmy do tego, że do tej informacji bardzo ważnej, że on jest równoramienny. Co nam to daje, że on jest równoramienny? Otóż daje nam to to, że jeżeli trójkąt jest równoramienny i ja będę chciała tutaj poprowadzić jedną z wysokości, to jedna z wysokości wychodząca w tym wypadku z tego punktu, prawda, bo tu jest podstawa, on jest równoramienny, te ramiona są takiej samej długości, tu jest podstawa, to jak ja poprowadzę wysokość, ja tą wysokość tutaj poprowadzę, to popatrz, ona ładnie, ta wysokość, tutaj no część tak, a część tak ją tutaj poprowadzę, ona w sobie zawiera ten promień okręgu wpisanego w ten nasz trójkąt, prawda? Ona w sobie zawiera i wiemy, że ta wysokość pada dokładnie w połowie. Niech ten punkt będzie jakiś M, to jest środek tego naszego odcinka AB. To jest bardzo ważna informacja, bo tak właśnie jest, że ta wysokość tutaj, ona zawiera w sobie jakby ten promień okręgu wpisanego i ona przechodzi przez ten punkt przecięcia się dwusiecznych tego trójkąta, przez ten punkt S, właśnie ta wysokość. Będzie nam to po prostu potrzebne do zadania. Więc teraz popatrzmy, skoro tak, no to fajnie by było tutaj przedłużyć sobie może, chociaż troszeczkę przedłużę sobie tutaj z tej strony i mogłabym oczywiście też tutaj z tej strony przedłużyć sobie ten nasz bok AB i zaznaczyć, że jest to jakaś prosta L. Dlaczego? Dlatego, że coś wiem o tej prostej. Ona przechodzi przez punkt A. No to tak, standardowo prosta L ma równanie Y równa się AX plus B. No tak standardowo sobie tutaj zapiszmy. No i przechodzi przez punkt A, czyli podstawiamy. Minus 1 równa się 7A plus B, czyli B, jak przerzucę, będę miała minus 1 minus 7A. Czyli równanie prostej L jest takie. Y równa się AX minus 1 minus 7A. No na pewno jest to już troszeczkę ładniej, bo nie ma dwóch niewiadomych A i B w tej prostej, tylko jest tylko niewiadoma A. Prawda? Czyli ten współczynnik kierunkowy. No to z czego byśmy skorzystali? Oczywiście widać tutaj na rysunku, i ja też to zaznaczyłam, że jak tutaj mamy środek tego naszego okręgu, to tu jest promień, prawda? Czyli gdybym ja teraz skorzystała ze wzoru na odległość punktu od prostej, to bym mogła powiedzieć, że to jest mój promień. Czyli zapiszmy sobie odległość, czyli D, punktu S od naszej prostej, którą nazwałam L, to się równa promień, prawda? Promień tego okręgu wpisanego w ten trójkąt, czyli odległość punktu S, który znamy, od prostej tej, to jest promień. Dzięki czemu będziemy w stanie wywnioskować, jakie jest równanie tej prostej. Czyli od tego zaczynamy. Do tego nam jest potrzebna postać tutaj ogólna, czyli przerzucę sobie, będę miała AX minus Y minus 1 minus 7A równa się 0. Czyli wszystko przerzucam na tą stronę. No to odległość punktu od prostej, pamiętamy, to było tak we wzorze. A, takie duże A razy X0, czyli moje A razy 0, zapiszemy sobie A razy 0, dodać. Moje B, czyli u mnie to jest minus 1 razy tutaj 0 i dodać C,
czyli u nas to jest minus 1 minus 7a. To wszystko pod wartością bezwzględną, podzielone przez pierwiastek i pod tym pierwiastkiem mamy tak, a do kwadratu, w tym wypadku duże a we wzorze pokrywa się z małym a tutaj, dodać b do kwadratu, czyli u nas to jest minus 1 tutaj do kwadratu. I to się równa nasze r, czyli u nas jest to pierwiastek po prostu z 10. No to skoro tak, to mamy u góry minus 1 minus 7a, no bo tu mamy wszędzie 0, podzielone przez pierwiastek z a kwadrat plus 1 równa się pierwiastek z 10. No najszybciej tutaj oczywiście będzie zrobić, myślę, mnożenie na krzyż, czyli napiszemy sobie minus 1 minus 7a, to się równa pierwiastek, a pod nim będziemy mieć 10a kwadrat, dodać 10, bo to mogę pomnożyć. Podnoszę do kwadratu. Tutaj żadnych założeń nie musimy dodatkowych podawać, dlatego że ze względu na to, że to jest wartość bezwzględna, to mamy liczbę nieujemną, a tu pod pierwiastkiem mamy liczbę dodatnią, więc żadnych założeń podnosząc do kwadratu nie musimy dawać. Teraz, gdybym ja wyciągła w środku pod wartością bezwzględną minusa przed nawias, to on po prostu mi się skasuje z tą potęgą drugą i mogę to zapisać w takiej postaci. 1 dodać 7a i to do kwadratu równa się 10a kwadrat dodać 10. No to skoro tak, wzorem skróconego mnożenia sobie teraz liczymy. 1 dodać 14a dodać 49a kwadrat równa się 10a kwadrat dodać 10. Przerzucam wszystko na jedną stronę i mam 39a kwadrat dodać 14a minus 9 równa się 0. Oczywiście wyszło nam równanie kwadratowe, które rozwiązujemy przy użyciu delty. Czyli 14 do kwadratu to jest 196, minus razy minus da mi plus, wezmę kalkulator i to pomnożę, czyli 4 razy 39 i razy 9 to się równa 1404. No to tutaj mamy 1600. Jak spierwiastkujemy deltę, to będziemy mieć 40, czyli liczymy sobie A1 to się równa minus 14 minus 40 podzielone przez 78 będzie, to się równa minus 54 podzielone przez 78, czyli jednym słowem nasze A1 to będzie, jak skrócimy, minus przez 2, 27 39, jeszcze przez 3, minus 9 13 mamy. Dobrze, no to teraz A2 to się będzie równało minus 14 dodać 40 podzielone przez 78, czyli to się równa 26 podzielone przez 78, czyli też skracamy sobie przez 2, czyli mamy 13/39, no a tutaj możemy zauważyć, że skrócimy przez 13, mamy 1/3, czyli wyszły nam tak jakby dwie opcje tej prostej L. Czyli ja mogłabym teraz napisać, że moja prosta L, może tutaj napiszę, prosta L, jakie będzie miała równanie? Y równa się, najpierw to pierwsze, minus 9/13x i teraz tutaj podstawiam, mam tak, minus 1 i tu będę miała minus razy minus dami plus, 9 razy 7 to jest 63, czyli będę miała 63/13 minus 13/13, czyli może od razu napiszę plus 50 tutaj będzie 13, prawda? Mamy 63 minus 13, prawda? No to mamy oczywiście wtedy 53 razy. To jest prosta L, ale może być też lub Y równa się i teraz będziemy mieć 1/3 X, no i teraz tu podstawiamy, mamy minus 1 minus 7/3, czyli minus 3/3 i minus 7/3 mamy minus 10/3. No takie nam opcje wyszły. No to teraz co dalej? No co dalej? Na pewno już wcześniej wspomniałam o tym, że punkt C należy jakby do wysokości, prawda? A wysokość pada pod kątem prostym. Gdybym ja sobie przedłużyła tą wysokość, nazwała tutaj prostą K, to ja bym chciała coś o tej prostej K powiedzieć. Po pierwsze, prosta K przechodzi przez nasz punkt S00. A jak pamiętasz, czy też nie, prosta, która przechodzi przez punkt 00, ona ma takie równanie Y równa się AX. Nie ma po prostu B. Jednym słowem, B wynosi 0. Czyli skoro tak, to ja w zasadzie chciałabym wykorzystać fakt, że prosta K jest prostopadła do prostej L. Bardzo ważny warunek, widoczny, prawda? No bo to CM to jest wysokość, a ten odcinek CM, prawda, jest zawarty w tej prostej K, bo ja po prostu przedłużyłam ten odcinek i mam prostą K.
No to skoro tak, skoro jest prostopadła, no to y równa się. I teraz, skoro ten współczynnik kierunkowy wynosi minus 9 trzynastych, to ja wystarczy, że odwrócę i zmienię znak, czyli będę miała 13 dziewiątych x i powiedzieliśmy sobie, że nie ma b. Lub y równa się, tak samo tutaj zrobię, jest 1 trzecia, a ja tutaj odwrócę i zmienię znak, czyli będę miała minus 3x. Powiedzieliśmy, że b tutaj nie ma, więc nie musimy pisać. I teraz uwaga, w tym momencie jest to bardzo ważny moment w zadaniu, bo wychodzą nam zawsze dwa przypadki, a być może któryś będzie sprzeczny. Zastanówmy się, co my wiemy o tym punkcie C z założenia. Wiemy, że punkt C to jest taki punkt, który ma obie współrzędne będące liczbami ujemnymi. Czyli gdybym ja na przykład napisała sobie, a niech będą takie literki, że ma takie współrzędne, to zarówno W, jak i T są mniejsze od zera, prawda? Są liczbami ujemnymi. Bardzo tu ważne założenie. No to skoro tak, to teraz wiemy, że punkt C leży na tej prostej K. No to skoro tak, to jak za x będzie ujemny tutaj, załóżmy w tym równaniu, x ujemny, jak pomnożę przez 13 dziewiątych, to y też ujemny. Ale jak tutaj x ujemny, pomnożę przez minus 3, no to y dodatni. Czyli tutaj jest sprzeczność, na szczęście, bo nie trzeba dwóch przypadków dalej rozwiązywać, sprzeczność napiszemy, bo w przecinek t mają być liczbami ujemnymi. A tutaj, no niestety, wiemy, że punkt C leży na prostej K, prawda? Możemy sobie napisać C należy do prostej K, prawda? To widać z rysunku. A skoro należy, no to musi spełniać jej równanie. A tutaj jest po prostu sprzeczność, więc dlatego tego nie będziemy analizować. Czyli ostatecznie widzimy, że tu mamy tą sytuację, która nas interesuje. Prosta L ma takie równanie, prosta K ma takie równanie. No to teraz zastanówmy się, co dalej. No dalej fajnie by było znaleźć ten punkt przecięcia się tych prostych, niech to będzie punkt M. No to jak znaleźć ten współrzędny punktu M? No po prostu obie proste wziąć w układ równań, tutaj, no więc przepiszemy sobie 13 dziewiątych x jako ta druga prosta, ale żeby nie rozwiązywać układem równań, wystarczy to porównać. Czyli 13 dziewiątych x to jest y, a tutaj mamy y równy tyle, ile ja tutaj piszę. No fajnie by było obustronnie to pomnożyć przez coś, żeby nie było ułamków, przez 13 razy 9, przez 117, czyli jak tu pomnożę, to będę miała 169x, bo to razy 13, to się równa, a tu razy 9, prawda, licznik, czyli będę miała minus 81x, dodać, no i mamy 50 razy 9 będę miała w tym wypadku, czyli mamy 50 razy 9, czyli mamy 450, no to przerzucamy, czyli mamy 169, dodać 81, to mamy 250x, to się równa u nas 450, dzielę przez 250, w sumie 0 mogę od razu skrócić, czyli mam 45 dwudziestych piątych, przez 5 skrócimy, mamy 9 piątych. Czyli taki mi wyszedł x, no to teraz podstawię sobie może do tego drugiego, czyli 13 dziewiątych razy 9 piątych, dziewiąteczki mi się skrócą, mam 13 piątych. Czyli wniosek z tego, że punkt nasz M ma współrzędne 9 piątych przecinek 13 piątych. No a po co mi ten punkt jest potrzebny? Otóż tak się składa, że widzimy, że M to jest środek, tak, odcinka, możemy napisać, czy też boku, obojętnie, AB. Środek, dlaczego? Dlatego, że właśnie w trójkącie równoramiennym wysokość tutaj pada na środek tej podstawy, czyli M to jest środek. No to skorzystajmy sobie ze wzoru na środek, czyli nasze M, żeby wyliczyć, no niech punkt B jeszcze zapiszmy sobie, może tutaj ma współrzędne XB, YB, czyli podstawiamy XB, dodać 7, podzielone przez 2, to jest wzór na środek odcinka. Teraz mamy YB minus 1 podzielone przez 2. Tak. I to się ma oczywiście równać to, co tutaj, czyli porównujemy. To porównuję, z tym porównuję i układam takie równanka. XB dodać 7 podzielone przez 2 równa się 9 piątych i YB minus 1 podzielone przez 2 równa się 13 piątych. No to myślę, że pomnożymy na krzyż, mamy 5xb dodać 35 równa się 18, czyli 5xb równa się minus, będziemy mieć tutaj 17, czyli xb to się będzie równało minus 17 piątych, no może wyciągnąć całości, minus 3 całe
i 2 piąte, to teraz tutaj też pomnożę na krzyż. 5yb minus 5 równa się 26, czyli 5yb równa się 31, czyli yb to się będzie równało, tutaj podzielę przez 5, od razu wyciągnę całość 6,1, czyli możemy napisać ostatecznie, że punkt B ma współrzędne minus 3,2 i 6,1. Podsumujmy, co do tej pory zrobiliśmy w tym zadaniu bardzo dużo. Po pierwsze, wyznaczyliśmy równanie prostej L, prawda? Korzystając z tego, że odległość S-a od prostej, która przechodzi przez punkt A, taka to była prosta o równaniu Y równa się AX minus 7A minus 1 i że ta odległość tego środka od prostej, punktu od prostej wynosi R. A to R było podane w zadaniu pierwiastek z 10. I wyszło nam takie równanie prostej L, po czym wywnioskowaliśmy dalej równanie prostej K i wybraliśmy tą opcję, gdzie oczywiście punkt C należący do prostej K miał 2 współrzędne będące liczbami ujemnymi, bo takie były warunki zadania, prawda? Ale uwaga, było jeszcze druga taka opcja na prostą L, gdzie napisaliśmy oczywiście sprzeczność. Ale dlaczego ja tutaj w podsumowaniu to na to zwracam uwagę, bo to jest bardzo rzecz ważna. Popatrz, jeżeli wyznaczaliśmy odległość punktu S od prostej, która przechodziła przez punkt A, to przez punkt A przechodzi ta prosta, ale przez punkt A jeszcze przechodzi taka prosta. I ta prosta to niech będzie prosta N. I teraz, jeżeli to wzięliśmy, że jest to równanie prostej L, to wniosek z tego, że na naszym rysunku prosta n będzie miała równanie y równa się 1/3 x minus 10/3, bo to musi być ta prosta, ponieważ odległość punktu od tej prostej, tego punktu S, też wynosi r, a to jest też prosta, która przechodzi przez punkt A. To jest ta prosta, prawda? I jest ta druga prosta, którą już mamy za sobą, prostą L. W związku z czym mogę teraz wyznaczyć punkt C jako C, to będzie przecięcie prostych. Prostych. I teraz prostej N na naszym rysunku i prostej K. Prostej N i prostej K. To jest punkt C, punkt przecięcia. No to tak, w takim wypadku weźmiemy sobie tą prostą naszą n, czyli y równa się 1/3 x minus 10/3 i prostą naszą k, y równa się 13/9 x. No i porównamy tak, jak to wcześniej robiliśmy, 13/9 x to się równa 1/3 x minus 10/3. Pomnożmy obustronnie razy 9, tu wystarczy, czyli będziemy mieć 13 x to się równa 3x minus, będziemy mieć 30. Jak przerzucimy, to będziemy mieć 10x równa się minus 30. Podzielimy przez 10, dochodzimy do wniosku, że x to się równa minus 3. Piękne nam wyszło x, a tak naprawdę to nasze x tutaj nazwałam w zadaniu, że to jest po prostu w. W jest równe minus 3 u nas. No to podstawmy sobie tutaj do jakiegokolwiek równanka. Niech będzie 13/9 razy minus 3, bo podstawiamy za x. To nam się skróci tutaj i będziemy mieć y równa się minus 13/3, czyli znowu wnioskujemy z tego, że nasze t w tym wypadku jest równe minus 13/3. Czyli ostatecznie wyznaczyliśmy teraz sobie współrzędne tego punktu C i to jest minus 3 i minus 13/3. Można też oczywiście całości wyciągnąć. Zatem w tym momencie dopiero teraz mamy zadanie skończone. Zadanie bardzo trudne, które polegało na tym, żeby wyznaczyć współrzędne wierzchołków B i C tego trójkąta o takich warunkach początkowych, jakie widzimy tutaj zapisane na tablicy. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2018 rok. Zadanie drugie za 1 punkt. Okrąg o równaniu x minus 3 do kwadratu dodać y plus 7 do kwadratu równa się 625 jest styczny do okręgu o środku S równa się 12,5 i promieniu R. Wynika stąd, że odpowiedź A, R równa się 5, odpowiedź B, R równa się 15, odpowiedź C, R równa się 10, odpowiedź D, R równa się 20. I naszym zadaniem oczywiście jest wyznaczyć to R, wiedząc, że okręgi są styczne, tylko nie wiemy jak, czy zewnętrznie, czy wewnętrznie.
W poprzednim spotkaniu przypominaliśmy sobie na naszym spotkaniu, co to znaczy okręgi styczne zewnętrznie, prawda? Jaki był na to warunek? Odległość między środkami równa się sumie promieni, a styczność wewnętrzna, odległość między środkami, jest równa różnicy promieni na wartości bezwzględnej, no bo nie wiemy, który promień od którego jest większy. No to skoro tak, to musimy wyznaczyć sobie S1, czyli S1 w zasadzie odczytujemy z tego naszego równania, ma współrzędne 3,-7, no i R1 to jest równy pierwiastek z 625, czyli jest to 25, prawda? No, a z kolei S2 u nas to jest 12,5. No a R2 to jest po prostu R. Nie wiemy, ile to R wynosi. No i od czego zaczynamy? Popatrz, zarówno w tym warunku, jak i w tym potrzebujemy odległości między środkami. No to musimy sobie policzyć odległość pomiędzy środkami S1, S2 ze wzoru na odległość między punktami. Czyli będziemy mieć 12 minus 3 do kwadratu, dodać 5 plus 7 będzie do kwadratu. To wszystko oczywiście pod wielkim pierwiastkiem. Czyli będziemy mieć tutaj 9 do kwadratu, czyli 81, dodać. Tu mamy 12 do kwadratu, 144. Czyli będziemy mieć pierwiastek z 225, czyli to jest 15. Czyli odległość między środkami wynosi 15, czyli ja mogę napisać pierwszy warunek, że moje 15 to się równa 25 dodać R. I wtedy popatrz, wychodzi nam, że R to jest minus 10. Oczywiście, że jest to sprzeczność, prawda? Promień nie może być ujemny. No to mamy drugą opcję, że 15 to się równa wartość bezwzględna, a pod nią 25 minus R. No i teraz chcemy oczywiście takie równanko proste z wartością bezwzględną związać. 25 minus R równa się 15 lub 25 minus R równa się minus 15. Bo tak się składa, że wartość bezwzględna z 15 do 15 i z minus 15 to też 15. Dlatego mamy 15, a tu minus 15. No i z tego mamy, że minus R równa się, jak przerzucimy, będzie minus 10, czyli R równa się 10, nam z tego wyszło. Natomiast tutaj będziemy mieć, że minus R równa się w tym wypadku minus 40, czyli R to się równa 40. No ale tak się składa, że my 40 nie mamy, my mamy dziesiątkę, czyli to oznacza, że w tym wypadku odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 3. To zadanie z arkusza maturalnego, czerwiec 2018, zadanie 13 za 5 punktów. Wierzchołki A i B trójkąta prostokątnego ABC leżą na osi OY układu współrzędnych. Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boków AB, BC i CA w punktach odpowiednio P o współrzędnych 0,10, Q o współrzędnych 8,6, R o współrzędnych 9,13. Oblicz współrzędne wierzchołków A, B i C tego trójkąta. Czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć współrzędne wierzchołków tego trójkąta, z tym, że wiemy, że jest to trójkąt ABC i że A i B leżą na osi Y. To jest bardzo ważna informacja dla nas, ponieważ skoro one leżą na osi Y, to znaczy, że punkt A ma pierwszą współrzędną, skoro leży na osi Y, tak jak tutaj na rysunku, ma pierwszą współrzędną 0, drugą jakieś YA. Punkt B to samo, pierwsze ma 0, a drugie jakieś YB. Natomiast o C nic nie wiem. Przygotowałam tutaj taki rysunek, to znaczy zaznaczyłam te punkty P, Q, R, postarałam się, żeby mniej więcej się zgadzało. Ten okrąg narysowałam i widzimy, że ten jeden z boków tego naszego trójkąta, bok AB, jak widzimy tutaj na rysunku, prawda, on zawiera się w tej osi Y tego naszego układu współrzędnych. To nie dziwota, prawda, no bo skoro punkty A i B leżą na osi Y, no to ten bok AB zawiera się w tej osi. No to skoro tak, popatrzmy, mamy taką bardzo ważną informację. Mamy punkt A, mamy punkt B, tak zapisany. Punkt C, niestety nic o nim nie wiem, czyli napiszę X, C, Y, C, prawda? I naszym zadaniem jest właśnie znaleźć współrzędne tych punktów A, B i C. Zaczniemy od tego, że skoro okrąg jest wpisany, to myślę, że doskonale pamiętamy o tym, że są to punkty styczności. Jak ja poprowadzę promienie, tak jak ja tutaj na rysunku poprowadziłam promienie od środka okręgu, prawda? Poprowadziłam promienie do boków, to te promienie padają pod kątem prostym. To jest bardzo ważna informacja. I jeszcze następna ważna rzecz. Ten odcinek, który teraz zamaluję, jest równy temu odcinkowi.
Następnie ten odcinek jest równy temu odcinkowi. I jeszcze odcinek ten, to może już na czarno tak narysuję zwyczajnie, jest równy temu odcinkowi. To powinniśmy wiedzieć, w każdym trójkącie tak jest, jak wpisujemy okrąg. Zapiszemy odcinek AP równa się odcinkowi AR. Dalej, odcinek BP równa się odcinkowi BQ. I dalej, odcinek QC równa się odcinkowi CR. Oczywiście ja mam na myśli długości, prawda, tych odcinków, że te długości są takie same. Gdybym sobie na przykład pooznaczała, mogłabym napisać AA, tutaj BB i tutaj C i C. To wynika z tego, że jak wpisujemy okrąg, to właśnie tutaj mamy odpowiednią, gdybyśmy poprowadzili sobie, połączyli S z wierzchołkami, byłyby trójkąciki przystające i właśnie z tego wywnioskowalibyśmy, że ten odcinek jest równy temu, ten temu, ten temu. Więc to myślę, że jest dosyć jasne. Tak jest w każdym trójkącie, w którym wpisujemy okrąg. No to skoro tak, wykorzystajmy ten warunek, że AP równa się u nas AR. Wykorzystajmy ten warunek, czyli długość odcinka AP. No to patrzymy na A, patrzymy na P. 0 minus 0 do kwadratu. Nie musimy tego pisać, ale nic nam nie zaszkodzi, jak zapiszemy. Dodać. No i mamy 10 minus YA do kwadratu. To się równa. No to teraz weźmiemy sobie AR, prawda? Czyli znowu pierwiastek i mamy znowu, w tym wypadku będziemy mieć 9 minus 0 do kwadratu, dodać i teraz będziemy mieć 13 minus YA do kwadratu. No to skoro tak, to tutaj mogę podnieść obustronnie do kwadratu, dlatego że i tak mamy pod pierwiastkami liczby nieujemne, więc nie ma problemu, żadnych założeń nie muszę pisać, tego nie muszę pisać. Tu od razu wzór skróconego mnożenia. 100 minus 20YA dodać YA kwadrat. To się równa. Tu mamy 81, dodać. Podnosimy wzór skróconego mnożenia. 169 minus 26YA dodać YA do kwadratu. Tak się składa, że to nam się z tym kasuje. No i przenosimy. Będziemy mieć tutaj 6Y, a jak przerzucę, to się równa. Tu będziemy mieć 250, jak widzimy. Minus 100 będziemy mieć, czyli 6YA to się równa 150, podzielę przez 6, czyli YA to się równa. No możemy sobie oczywiście napisać 156 szóstych, skrócimy sobie przez 2, to będziemy mieć 75 trzecich, no to po prostu mamy 25. Czyli wychodzi nam teraz, że punkt A ma współrzędny 0,25. No już część zadania mamy zrobioną, prawda? Bo współrzędne punktu A mieliśmy wyznaczyć. Teraz analogicznie zrobimy z punktem B, czyli zapiszemy sobie, że BP równa się BQ. No i dokładnie tak samo, pierwiastek. No i teraz patrzymy B i P, czyli znowu możemy napisać 0 minus 0 do kwadratu, dodać i znowu sobie napiszemy B i P, pamiętamy, patrzymy, czyli 10 minus YB do kwadratu, to się równa pierwiastek i teraz będziemy mieć BQ, prawda? Czyli będziemy sobie patrzeć, znowu mamy teraz 8 minus 0 do kwadratu, dodać, no i tu będziemy mieć 6 minus YB i do kwadratu. To skoro tak, to znowu podnosimy do kwadratu obustronnie, bez problemu i będziemy mieć, tutaj mamy 0, nie piszemy, czyli mamy tak 100 minus 20YB, dodać YB do kwadratu, równa się, tu będziemy mieć 64, no i tutaj znowu wzorem skróconego mnożenia, czyli mamy 36 minus 12YB, dodać YB do kwadratu. To nam się z tym ładnie skasuje, tu sobie przerzucimy, to będziemy mieć minus 8YB, to się równa, tak się składa, że tu jest 100 i tu jest 100, czyli to się równa po prostu 0, czyli wniosek z tego YB równa się 0, czyli punkt B ma współrzędne 0, 0, tak nam wyszło, na moim rysunku oczywiście, no tak nie jest idealnie, bo to jest rysunek poglądowy, prawda? No też wiadomo, że mogliśmy przypuszczać, to jest blisko 0, 0, prawda? Więc nieduża tutaj jest jakby odchyłka od tego, jak faktycznie jest, ale no nie możemy tak założyć, że jest 0, 0 na początku, bo to nam dopiero ma wyjść. No i teraz pozostał nam punkt C. W zasadzie moglibyśmy z tego warunku też skorzystać, tylko prawda jest taka, że my mamy teraz dwie niewiadome, X, C, Y, C.
Ale w sumie moglibyśmy zrobić jeszcze inaczej to zadanie, prawda? Czyli co zrobić? Moglibyśmy sobie wyznaczyć równanie prostej BQ. Napiszemy sobie prosta BQ, no bo zarówno B mamy, jak i Q mamy, no nie? Czyli prosta BQ, Y równa się AX. Mogę skończyć, samo napisać Y równa się AX. Dlaczego? Ponieważ jest to prosta, która przechodzi przez punkt 0,0. A każda prosta, która przechodzi przez punkt 0,0 ma równanie Y równa się AX. To jest ta skrócona wersja. Nie ma już tego plus B, nie ma potrzeby. Podstawiam współrzędne punktu Q, czyli 6 to się równa 8a, dzielę przez 8 i dochodzę do wniosku, że a to jest 3 czwarte po skróceniu, czyli y równa się 3 czwarte x. No i to jest nasza prosta ta BQ, prawda? No i ta prosta BQ, ona przechodzi przez B, przez Q, ale będzie przechodziła też przez C. No to analogicznie moglibyśmy rozumowanie przeprowadzić i moglibyśmy wyznaczyć prostą, no też sobie może zróbmy, żeby było teraz inaczej, prosta AR, prawda? Prosta AR. No to tutaj już napiszemy sobie Y równa się, już nie mogę napisać takie samo AX, tylko napiszemy sobie, niech będzie A1X plus B1, żeby nie było kolizji oznaczeń. No i postawiam punkt A, który mi wyszedł, 25 to się równa B1, prawda? No bo jak postawię za X 0, no i jeszcze ten drugi punkt podstawię, czyli sobie 13 to się równa 9A1 plus B1. No i w zasadzie mogłabym teraz tu podstawić, tylko czyli mam 13, to się równa 9a1 plus 25. No i jak przerzucę, to będę miała minus 9a1 równa się, tu przeniosę 12, podzielę przez minus 9, czyli mam, że a1 to się równa przez, no napiszemy na razie tak, podzielimy sobie przez 3, to mamy minus 4 trzecie. Czyli w zasadzie ta moja prosta to będzie miała równanie y równa się minus 4 trzecie x, no i plus 25. No i punkt C możemy zrobić jako przecięcie tych prostych B, Q i AR. Mogłabym ja te proste sobie jakoś nazwać, nie prosta M, prosta K, no gdybym ja oczywiście, bo ja mam na myśli te proste, w sensie mam na myśli, jakbym przedłużyła tutaj, nie? No, ale mogę sobie tak nazywać prosta jakaś tam KL, a mogę też napisać prosta BQ, prosta AR, nie ma żadnego problemu. Czyli wystarczy, że ja tutaj zarówno z tej prostej, jak i z tej porównam, czyli będę miała 3 czwarte x równa się minus 4 trzecie x plus 25, no to myślę, że sobie przeniesiemy, czyli będziemy mieć 3 czwarte x plus 4 trzecie x równa się 25. Możemy w sumie ustalić wspólny mianownik, który będzie 12, czyli tu, tu będę miała 9x plus i tu razy 4 to będę miała 16x i to się równa 25, czyli mam tak 25 dwunastych x równa się 25, mnożę obustronnie przez 12 dwudziestych piątych, dzięki czemu mam, że x to się równa 12. No i to jest oczywiście moje to xc, prawda? Natomiast y, no to podstawię sobie tutaj, nawet mogę do tego, czyli będę miała 3 czwarte razy 12, czyli y to się będzie równało 9. A więc wniosek z tego, że punkt C ma współrzędne 12,9. I to jest ten ostatni punkt, jaki mieliśmy wyznaczyć, punkt, który jest wierzchołkiem tego trójkąta naszego ABC. Zadanie numer 4 to jest zadanie z arkusza maturalnego maj 2017 rok, zadanie czwarte za jeden punkt. Dane są punkt B o współrzędnych minus 4, 7 i wektor U o współrzędnych minus 3 i 5. Punkt A taki, że wektor AB to się równa minus 3 wektory U ma współrzędne. Odpowiedź A 5 minus 8, odpowiedź B minus 13, 22, odpowiedź C 9 minus 15 i odpowiedź D 12, 24. To musimy wybrać, która odpowiedź jest prawidłowa. Najważniejsze w tym zadaniu jest to, że mamy podane, że wektor AB to się równa inaczej minus 3 wektory U. Czyli tak, nie mamy współrzędnych punktu A, więc zapiszmy sobie, że to jest jakieś X i Y. Potrzebny nam będzie wektor AB, czyli przypomnimy sobie, jak to liczyło się współrzędne wektora AB. Zasada była taka, od końca, a naszym końcem jest B, odejmujemy początek, czyli mamy tak, minus 4 minus x, to robimy na x-ach i to robimy też na y-kach, czyli od końca 7 odejmujemy początek, czyli u nas w tym wypadku jest to y, prawda? Czyli mamy takie współrzędne, minus 4 minus x,
i 7 minus y. No to skoro tak, to jeszcze potrzebujemy teraz minus 3 wektory u. Jak pomnożyć wektor przez liczbę? Prawda? Zapiszmy sobie, czyli minus 3 razy wektor o współrzędnych minus 3 i 5. No robi się tak, to się mnoży z tym oczywiście i to też się mnoży z tym. Czyli liczba stojąca przed wektorem powoduje, że mnożymy każdą współrzędną przez tą liczbę. Czyli będziemy mieć po prostu minus 3 razy minus 3 to jest 9, minus 3 razy 5, minus 15. No i teraz skorzystamy z tego warunku, że nasz wektor AB to się równa minus 3 wektorki U. Czyli będziemy mieć tak, minus 4 minus x przecinek 7 minus y to jest to samo co 9 przecinek minus 15. No i teraz, żeby wektory były równe, no to muszą mieć takie same współrzędne, czyli ta współrzędna jest równa tej współrzędnej, natomiast ta współrzędna jest równa tej współrzędnej. Napiszemy dwa równanka, minus 4 minus x równa się 9 i 7 minus y równa się minus 15. Czyli teraz będziemy mieć minus x to się równa, tu przerzucimy, będziemy mieć 13, czyli x to się równa minus 13, jak pomnożymy obustronnie przez minus 1, a tu będziemy mieć minus y to się równa, będzie minus 7, minus 15, czyli minus 22, czyli znowu jak pomnożę przez minus 1, dochodzę do wniosku, że mój y to jest równe 22, czyli ostatecznie punkt A ma współrzędne minus 13, 22. Czyli w tym wypadku u nas odpowiedź B jest tą odpowiedzią, która jest prawidłowa w tym zadaniu. Zadanie numer 5. To zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2017 rok. Zadanie 12 za 5 punktów. Prosta L, na której leży punkt P o współrzędnych 8, 2, tworzy z dodatnimi półosiami układów współrzędnych trójkąt prostokątny o polu równym 36. Wyznacz równanie prostej L. Oczywiście zapisałam, co jest ważne w tym zadaniu, czyli ta informacja, że prosta tworzy z dodatnimi półosiami trójkąt prostokątny o polu 36 oraz to, że ten punkt P leży na tej prostej. Ja narysowałam układ współrzędny, tak oczywiście tutaj malutki, to nie ma znaczenia jaki, ale ważne, że prosta L, my musimy wiedzieć, że ona mniej więcej tak będzie wyglądała, dlatego że napisane jest, że z dodatnimi półosiami. Z dodatnimi półosiami, to znaczy, że właśnie ona, to jest dodatnia półoś, to jest dodatnia półoś. Czyli ona odcina tutaj ten trójkącik i pole tego trójkąta właśnie to jest 36, prawda? Ona odcina taki trójkącik. Wiemy jeszcze, że ona przechodzi, ta prosta, przez punkt o współrzędnych 8, 2, czyli gdzieś tutaj ten punkcik leży. Po pierwsze, zaczniemy od tego, że równanie prostej to jest y równa się ax plus b. Co na pewno możemy powiedzieć? Że A musi być liczbą ujemną, ponieważ ma być to prosta, prawda? Która jest funkcją malejącą, prawda? Widzimy, że tutaj ona nam maleje, taki kształt ma mieć, bo ona ma odcinać z tymi dodatnimi półosiami, więc musi to mniej więcej tak wyglądać. No to skoro należy punkt, to znaczy, że punkt ma współrzędne x, y, to podstawmy, czyli 2 to się równa 8a dodać b. Jak ja przerzucę to, będę miała, że b to się równa 2 minus 8a. Czyli wniosek z tego jest taki, że moja prosta L, to ja już ją mogę tak troszeczkę lepiej napisać, ona ma takie równanie ax dodać 2 minus 8a. Tak jest lepiej, ponieważ ja mam tylko jedną teraz niewiadomą. A wiesz, w matematyce często chodzi o to, żeby tych niewiadomych było jak najmniej. Były niewiadome a i b, a teraz mamy tylko niewiadomą a. No to teraz musimy wykorzystać fakt, że ten trójkąt, prawda, prostokątny odcina. Widać, że prostokątny. To teraz zastanówmy się tutaj. Tu będzie jakiś punkt A, a tu będzie jakiś punkt B. Pasowałoby zapisać współrzędne tego punktu A, czyli punkt A jakie będzie miał współrzędne. Wiemy, że punkt A tutaj, jak uzyskać? Po prostu trzeba to równanie tej naszej prostej przyrównać do zera. Czyli zapiszemy sobie teraz może, że będziemy mieć tak, punkt A nam będzie potrzebny. To co zrobić? Po prostu przyrównamy sobie tą prostą do zera i wyliczymy z tego x. Czyli ax to się równa 8a minus 2, podzielę przez a i mam, że x to się równa. Będę miała 8 minus 2 podzielone przez a. Mogę dzielić przez a, dlatego że wiem, że na pewno a jest liczbą ujemną, więc nie ma żadnego problemu. Mogę równanko podzielić przez a. No i teraz mój punkt a, jakie ma współrzędne? 8 minus 2 przez a
i oczywiście 0, bo jest to punkt, który leży na osi X. No to teraz ten punkt B, on też nam się sprzyda. Punkt B. No to teraz mamy sytuację taką, że jak liczyć współrzędne punktu B? Pierwsza współrzędna jest 0, czyli muszę za x podstawić 0 do tego równania, czyli będę miała y, to się równa. Tu będę miała 0 dodać 2 minus 8a, czyli będę miała 2 minus 8a po prostu. Czyli punkt B ma współrzędne 0, 2 minus 8a. Popatrz, w tym zadaniu my ćwiczymy teraz, jak wyznaczać równanie, jak zapisać równanie prostej, ale też ćwiczymy, jak wyznaczać punkty przecięcia tej prostej z osiami układów współrzędnych. Z osią x, osią y. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przecież, jak ja chcę policzyć pole trójkąta, to ja potrzebuję, ile wynosi mi długość tego boku, tej podstawy. No to u mnie to jest właśnie 8 minus 2 przez a. Jak a ujemne, to jest zawsze liczba dodatnia. Ja nie muszę żadnych dodatkowych założeń pisać. Teraz, jak wyliczyć ten kawałeczek, nie? Bo to będzie ten drugi bok w trójkącie prostokątnym i dzięki temu pole zapiszemy. No to będzie właśnie teraz moja ta współrzędna, czyli 2 minus 8a. To jest też oczywiście zawsze dodatnie, no bo a wiemy, że jest ujemne. Takie założenie napisaliśmy na początek. Czyli to będzie na pewno dodatnie. No to teraz mogę skorzystać ze wzoru na pole trójkąta. Standardowe to jest jedna, druga. Wzór mamy a razy h. Żeby nie było kolizji oznaczeń, to sobie mogę napisać jakieś a1 tutaj, żeby no z tym a nie było kolizji oznaczeń. No h nie było. No i podstawiamy sobie. 36 jest pole, to się równa jedna, druga razy. Niech to będzie moje a1, czyli 8 minus 2 podzielone przez a razy i to niech będzie moje h, czyli 2 minus 8a. No i będę chciała tak wymnożyć, więc tak 36 to się równa, najpierw może to wymnożę, czyli 1 druga razy 8 to jest 4 minus 1 druga razy 2 przez a, czyli będę miała 1 przez a, bo się mi dwójki skrócą, a to przepiszemy. No i teraz każdy z każdym pomnożymy, czyli 36 to się równa 8 minus 2 przez a, będę miała minus 32a tutaj i plus 8 będzie, bo mi się a skróci. No to skoro tak, no to te ósemki przerzucam, to jest 16, czyli 36 minus 16 to się równa minus 2 przez a minus 32a. Czyli będę miała po prostu 20, to się równa minus 2 przez a minus 32a. Wszystko na jedną stronę na pewno nam się sprzyda, czyli będę miała 20, dodać 2 przez a, dodać 32a równa się 0. Podzielimy przez 2 znowu, żeby były prostsze liczby, czyli 10 dodać 1 przez a, dodać 16a równa się 0. No to oczywiście razy a. Obustronnie. I wtedy będziemy mieć 10a, dodać 1, dodać 16a kwadrat równa się 0. Posegregujmy sobie tak, jak być powinno po prostu. Tak. No i to jest równanko kwadratowe, które wszyscy uwielbiamy. Liczymy deltą, czyli b kwadrat to mamy 100 minus 4. Razy 16 to mamy 64, wychodzi 36. Pierwiastek z delty to jest 6, czyli liczymy a1 to będzie minus 10 minus 6 podzielone przez 32 u nas, czyli będziemy mieć minus 16 podzielone przez 32, czyli minus 1 druga po skróceniu, prawda? Albo a2 to się równa minus 10 plus 6 podzielone przez 32, czyli mamy minus 4 podzielone przez 32, czyli minus 1 ósma. Tak czy siak, zarówno to a, jak i to a jest ok, prawda? Bo miało być a ujemne. No to jedno i drugie jest ujemne, więc nie ma żadnego problemu, więc teraz będziemy chcieli już ostatecznie napisać równanie tej naszej prostej L, czyli mamy jakby pierwszy przypadek, jak a jest równe minus 1 druga, no to teraz jak to równanie będzie wyglądało? Tu mamy to równanie minus 1 druga x i tu jak podstawimy minus 1 druga, to mamy tak plus 2, minus i minus da mi plus, czyli będę miała 8 razy 1 druga, czyli 4. Czyli minus 1 druga x plus 6. I to będzie takie równanko, ale może być też drugi przypadek. A jest równe minus 1 ósma i wtedy mamy y, to się równa minus 1 ósma x. I znowu tutaj podstawiamy sobie, czyli plus 2, minus i minus da mi znowu plus. Mam 8 razy 1 ósma, czyli 1, czyli minus 1 ósma x plus 3.
3. I w odpowiedzi ostatecznej trzeba by było właśnie uwzględnić zarówno to, jak i to, czyli napisać, że równanie prostej L może mieć postać minus 1 druga x plus 6, tak, równa się y, lub minus 1 ósma x plus 3 też równa się y. Zadanie w zasadzie nie takie bardzo skomplikowane, a dosyć dużo punktów możemy uzyskać za nie. Na podstawie tych zadań, które na tym spotkaniu robiliśmy, możesz wyciągnąć jasno wnioski, że zadanie z geometrii analitycznej może być bardzo trudne, bardzo długo się będzie je rozwiązywało, ale może być zadanie bardzo szybkie, bardzo krótkie. Oczywiście zależy to od ilości punktów, ale nie tylko od tego. Zależy od tego, jaki stopień trudności to zadanie będzie miało, bo to zadanie, które teraz tutaj widzimy, ono jest za dużą ilość punktów, ale nie jest aż tak bardzo trudne, jak na przykład to, które numer 1 robiliśmy na tym spotkaniu. A więc z jednej strony chcę Ci pokazać, że geometria analityczna bywa bardzo trudna, ale z drugiej strony no, nie możemy się tego bać i musimy uczyć się tej geometrii analitycznej, ćwiczyć, rozwiązywać różnego rodzaju zadania. A i tak matura pokaże, jak w danym momencie, gdy będziesz właśnie pod odpowiednim ciśnieniem, odpowiednim stresem sobie poradzisz z tą geometrią analityczną, która, jak widzisz, po tym naszym spotkaniu nie można jej zaliczyć do działów jakby łatwych w matematyce. Jest to dział, w którym trzeba bardzo myśleć i jeszcze mieć biegłość taką obliczeniową, żeby gdzieś w trakcie po prostu się nie pomylić. Mam nadzieję, że lekcja będzie bardzo przydatna i mam nadzieję, że się podobała. Ja zapraszam jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji.